Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu, tym razem na żywo w studiu, jest poseł czterech kadencji, obecny senator Platformy Obywatelskiej Wojciech Ziemniak. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Panie senatorze, no jak pan kibicował, że Polacy przegrali 3-2? Czy wszystkiemu winny PiS? Kibicowałem jak cała Polska i myślę, że trzymają kciuki. Oczywiście każdy chciał, żeby i także ja, żeby Polska wygrała. No stało jak się stało. No, to jest piłka nożna. Ja to nie tylko do wczorajszego meczu, ale czy do różnych sytuacji cytuję piosenkę Anity Lipińskiej. Wszystko się może zdarzyć. No wczoraj mogło się wszystko zdarzyć. No trochę zaskoczyło mnie pesymizm redaktora Szpakowskiego, który po 2-0 powiedział, to już jest po meczu, to już po meczu. No, to, a potem jakoś próbował z tego wybrnąć. Mm-hmm. No to on zasiał, tak właściwie pierwszy, najbardziej znany komentator, zasiał już taki taką już, no już po wszystkim, już koniec, już defety nie mamy co grać. Tak. Mm-hmm. Więc co mi nie powiedzieć. Czyli nie PiS wszystkiemu winien jednak. Nie, a dlaczego tutaj pan redaktor od razu nutę polityczną. Często używacie panowie takich argumentów, dlatego tak nie wiem, mówiąc, często panowie, czy pan ode mnie słyszał to? No nie wiem, czy od pana też pewnie by się znalazło. Nie, ale co do sportu i tak dalej, na pewno nie zapewniam. No właśnie, ale pan jako znawca sportu, jednak mocno związany też przez lata ze sportem, jak pan ocenia właśnie to, co stało się wczoraj, jak grali Polacy, dlaczego przegrali? No nie, no po prostu przeciwnik był lepszy, taka jest prawda to nie tylko, że lepsi, ale statystyki pokazywały, że Szwecja, niby mały kraj, może tam za duże, liga tam jakoś chyba nie funkcjonuje tak dobrze jak u nas, ale jednak no, byli lepiej poukładani i historia pokazuje, że my ze Szwecją zawsze mieliśmy do tyłu, więc jakiś można by powiedzieć... 30 lat temu ostatnio wygraliśmy. No 70, chyba 40, no 30 lat temu. Także no, bo statystyka też pokazuje, że jednak no, Szwedzi są... No, owszem, okazali się lepsi, no, owszem, mieli lepszy dzień, mimo ale że... Ale trochę pan żałuje. Nie, no na pewno, no, oglądać Mistrzostwa Europy bez swoich, no to już tak mniej będzie takiego zainteresowania. Dobrze, ale skoro jesteśmy przy terminologii sportowej, kibicuje pan senator powrotowi Donalda Tuska na stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej? Oczywiście to są wszystko doniesienia medialne i chyba, bo nie ma żadnej oficjalnej deklaracji. Ja z Donaldem Tuskiem oczywiście znam się bardzo dobrze. Oczywiście od 2014 roku tak właściwie kontaktu już nie mamy i jeżeli wróci, nie będę żałować tego, żeby wrócił. Bardzo, jeżeli wróci, to będzie dobrze, uważam. Tak? To będzie dobrze dla ugrupowania? Dla ugrupowania? No, myślę, że patrząc, znając Donalda, no, miał charyzmę i lubił, umiał pozyskać sobie ludzi i miał posłuch wśród ludzi. Myślę, że to jest ważne. Teraz nie powiem, że Borys także w jakiś sposób ma, no, został wybrany, sam wybierałem Borysa na przewodniczącego Platformy. No ale teraz miałby pan głosować, to zagłosował za Donaldą Tuskiem, nie za, wiem, za zmianą? To jest na razie gdybanie. Jeśli nie ma nic oficjalnego, no ja wiem, no, wiemy, no że gdzieś tam praca. Się, nie, no, od tego są dziennikarze, aby wrzucić taką wrzutkę, Donald wraca, siwy koń i tak dalej. Nie, no poczekajmy, to wszystko czas pokaże. Wczoraj miało odbyć się posiedzenie Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, ale z powodu głosowania w Sejmie, zresztą swoją drogą też pytania o te głosowania, czy są potrzebne, o te wnioski o odwołania, które i tak są bezskuteczne, ale to na marginesie. Czy pan ma lepszą wiedzę? Odbyło się takie posiedzenie Zarządu Krajowego? Nie mam. Jedynie wiem, że wtorki to są dniami, kiedy zbiera się zarząd partii. Myślę, że wczoraj do późnej nocy trwała debata w Sejmie, dlatego myślę, że na pewno się nie odbyło. Na te wnioski właśnie o odwołanie poszczególnych ministrów, czy one mają sens w ogóle, skoro i tak te głosowania przepadają? Z jednej strony tak, przepadają, no ale czemu przepadają? No to jest chyba takie logiczne, to no historia. Właśnie, logiczne, historia, to po co ale, je stawiać? Ale zajmować się tym czasem. Pan redaktor to wspomniał przy piłce nożnej, o PiS-ie. A to ja odbijam piłkę. Mhm. A PiS co robił? Mhm. To samo.
samo robił. Także to jest jakby procedura w Sejmie utrwalona, obojętnie kto jest po której stronie, i przypuszczam, jakby nastąpiła zmiana, to mówiąc kolokwialnie, będzie to samo. Dobrze, także, rozumiem, bo pan Radko powiedział, że nic to nie przynosi. Przynosi to, że jest debata i uwypukla się te słabości, które są. Rozumiem. A jak pan ocenia powrót do zarządu krajowego Grzegorza Schetyny, no byłego przecież szefa Platformy, tak? No wrócił nie poprzez wybór, tylko poprzez... Wybór lokalny, poprzez to, że senat eurodeputowany Jarosław Duda zrezygnował i w tym momencie no, Grzegorz Schetyna został i jakby z urzędu został członkiem zarządu. Tak, no ale jak pan ocenia tę No oceniam, sytuację? No Grzegorz jest doświadczonym politykiem, no czas pokaże, no dajmy szansę zobaczyć, jak on znajdzie się na nowo w zarządzie. Teraz pozwoli pan krótki cytat. Droga platformiana, nowa energia, właśnie dlatego wam w tej polityce nie wychodzi, dlatego zjechaliście do poziomu kilkunastu procent i nikt już w was nie widzi siły, która może odsunąć PiS. Nie macie żadnej strategii, nie dajecie żadnej nadziei. Odłóżcie wiadereczka i grabki, załóżcie długie spodnie, bo polityka to coś więcej niż spinowanie dziennikarzy i organizowanie 5 konferencji dziennie. Czas skończyć z tą dziecinadą. Wie pan, kto to napisał? Nie. To jest pani redaktor Malwina Dziedzic, publicystka przychylnej wam chyba polityki. No, każdy ma prawo do swojej oceny, no i dziennikarze... mocne słowa przyzna pan z tego środowiska? No, z tego środowiska. No, być może oceniają, no, sondaże pokazują faktycznie stan faktyczny, jaki w tej chwili jest, ale to nie jest jeszcze koniec świata. Ta sinusoida w polityce zawsze była i jest. No, o końcu świata nie mówi, raczej mówi o tym, żebyście odłożyli wiadereczka i przestali się bawić jak piaskownicy. Nie wiem, co ma na myśli to pisząc, jak pan to odbiera, takie słowa i takie debaty. To nie jest, w każdym ugrupowaniu, bo w tym wspomnianym PiS-ie, co jest? No tam też są wiadereczkę, tam jest piaskownica, tam jest na każdego dnia są do nocy, więc to jest polityka po prostu. Tak wygląda polityka, gdzie nie ma, no, gdzie jest właśnie miejsce na to, żeby każdy dążył do siebie. No, często są to sprawy personalne, osobiste. No to a propos spraw personalnych. Co takiego stało się właśnie w Koalicji Obywatelskiej, że uciekają od was kolejni politycy, no tutaj i to do ugrupowania, które można powiedzieć szoruje po dnie, mam na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe, gdzie udał się senator Michał Ujazdowski. No ale to dla mnie to jest osobiste zaskoczenie. Jestem wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji, którego przewodniczącym jest Kazimierz Ujazdowski i ja się dowiedziałem to właśnie przedwczoraj. No, dokonał wyboru Kazimierz Ujazdowski. Jego by należy się spytać, czym się kierował. Ja wiem, jak pan to odbiera jako członek też Koalicji Obywatelskiej, że odchodzi kolejny polityk i to dosyć chyba znaczący senator i to do stronnictwa, które jednak to jest jego wybór. No, wiedział co robi i i zobaczymy, czy poniesie tego w cudzysłowie konsekwencje, czy dobrze wybrał, czy nie. No teraz sam doświadczy to. A pan w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się wokół Platformy, rozważa też odejście? Ja nie mam podstaw. Ja w jednym przypadku powiedziałem, że nie po drodze jest mi z Platformą w kontekście podjęcia decyzji o poszerzeniu możliwości dokonywania aborcji. Zarząd partii to podjął, ale tak właśnie to podjął i cisza w tej materii. I w tym kontekście to powiedział, że nie po drodze mi jest, ale to jest jedyny taki aspekt, który mogę się różnić z decyzjami pytanie, czy jedyny, no bo też kwestia, za tym idzie też oceny strajku kobiet, prawda, tego strajku, tych postulatów właśnie, które Platforma Obywatelska przecież wspiera i stała się z tym, że strajk kobiet niekoniecznie związany, raczej personalnie przedstawiciele Platformy wspierają strajk i tak dalej. I tutaj nie można wszystkich... Aborcja jest okej, no przeciwko której pan przed chwilą się wypowiedział, a z drugiej strony takie słowa. Ale to poszczególne osoby, to nie można powiedzieć, że całe ugrupowanie jest takie i cała Platforma woła czy krzyczy, obawcie, okej. To tak przecież nie było. Pytam o to odejście, bo zaskakujące dosyć kroki podjął też prezydent Poznania, który stworzył Stowarzyszenie Wielkopolska Kierunek Europa. Przypomnę, że chyba wciąż obecny wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w regionie, prawda? Więc
Jak pan to rozumie? To jest taka zachęta, wskazanie, że słuchajcie, coś się dzieje, czy szykujemy sobie jakąś dodatkową łódeczkę, na którą będzie można w razie czego wskoczyć i odpłynąć? Nie jestem w stanie oceniać działań prezydenta Jaśkowiaka. Pan szef, można powiedzieć, partyjny w regionie. Niestety pandemia spowodowała, że kontakty bezpośrednie chociażby członków Platformy, nawet regionalnej, do tej pory są przez półtora roku zawieszone. Nie mieliśmy kontaktu. Czasami były to spotkania zdalne, ale one nie oddają atmosfery czy sytuacji, która się dzieje. Także no ale nie wydaje się to panu dziwne, że wiceszef Platformy Obywatelskiej organizuje jakieś stowarzyszenie, gromadzi wokół siebie ludzi, którzy nie wiem, co mają zrobić. Mógłbym to trochę porównać do prezydenta Warszawy, no też się dzieje, no i jeżeli każde ruchy są i każdy gdzieś tam stara się, jeżeli pozyska, no to do tego ma prawo, niech działa. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale w ramach Platformy Obywatelskiej, czy to nie jest niepokojące dla waszych wyborców? To nie jest jakiś sygnał jakiegoś fałszu? Czy fałszu? Nie wiem. Wie pan, jeśli wiceszef partii struktur regionalnych organizuje sobie nowe stowarzyszenie, teraz jeszcze chce zostać sekretarzem w kolejnym stowarzyszeniu, czyli właśnie wspomnianego Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Zresztą, nie wiem, czy pan słyszał, że w czasie inauguracja ponoć ma być w czasie obchodów poznańskiego czerwca, czarnego czwartku, wtedy, kiedy poznaniacy będą wspominać ofiary i rannych w powstaniu czerwca 56 roku z okazji 65. rocznicy, właśnie najbliższy poniedziałek. A tutaj protestują przeciwko temu zresztą tutaj poznaniacy, także kombatanci. Jak pan ocenia taki pomysł? No, trudno powiedzieć jednoznacznie, czy pierwsze słyszę tu od pana redaktora, że taki ruch będzie w ten poniedziałek. Szkoda, żałuję, bo jednak dla Wielkopolan, bo nie tylko dla poznaniaków, ja jestem Wielkopolanem, bo mieszkałem w Czempiniu, mój ojciec był uczestnikiem tych wydarzeń sprzed 65 lat i mam... Takich śladów rodzinnych jest wiele, dlatego pana o to pytam, czy to jest stosowne po prostu? No nazwijmy to niestosowne, aczkolwiek nie jest to, jest to wydarzenie, no można powiedzieć społeczne, że to powołany ruch społeczny, więc nie kojarzy, ale wtedy, kiedy to musi być ta data właśnie? Bo niestety kojarzymy prezydenta Jaśkowiaka jako człowieka partyjnego, a tu tworzy strukturę. Nie wiem, to on podejmuje decyzję, poniesie. Chodzi mi o samo wydarzenie, nie? Czy dla was to jako członków Platformy Obywatelskiej to jest do przyjęcia taki pomysł? Do przyjęcia, no nie mamy na to wpływu. Jeżeli tak postanowił prezydent Jaśkowiak, to on za to ponosi odpowiedzialność, a nie Platforma czy no, ale pozostali. Myśli pan, że nie będzie przekładać na kondycję oceny Platformy Obywatelskiej całej? No zobaczymy. Tutaj nie można z góry od razu... Ja nie przesądzam, tylko pytam, bo słyszę też żal i smutek kombatantów, którzy to oceniają bardzo źle. Że akurat tego dnia, prawda? Na pewno mają rację. No, być może to będzie po jakimś innym czasie... Nie wiem, na pewno szkoda, że w tym samym dniu jest, ale jeżeli tak postanowi prezydent Jaśkowiak, no to mówię, odpowiedzialność jest jego za to, że jest taka ocena kombatantów. Ale odbijać szkawką będzie się w całej Platformie prawdopodobnie. Zobaczymy. Ach, tylko prawdopodobnie. Ale wracam do tych ruchów. Bo musimy kończyć, panie senator. Dobrze, ale tylko ostatnie zdanie. No cóż powiedzieć, w ubiegłą sobotę powstała nowa partia republikańska i też na łonie Prawa i Sprawiedliwości, także takie rozłamy, takie stowarzyszenia są po jednej i po drugiej stronie. Także to nie było w dniu pamięci, upamiętniania ofiar choćby czarnego czwartku. Ale ja wracam do poprzedniego wątku, że powstaje nowe stowarzyszenie. Te stowarzyszenia powstają po drugiej stronie i to jest taka równowaga polityczna, że bogate jest życie polityczne w Polsce. Bardzo dziękuję panu za przybycie do studia. Gościem kluczowego tematu był senator Platformy Obywatelskiej Wojciech Ziemniak. Dziękuję, panie senatorze. Dziękuję bardzo.